Przybliżona data premiery PlayStation 5, kontrowersje wokół Blizzarda oraz przyszłość fotografii mobilnej. To wszystko i jeszcze więcej w 223 odcinku Video Newsa. Michał Mielnik, zapraszam! Nowa konsola od Sony pojawi się już niebawem i zaoferuje dużą moc obliczeniową, ale także nowy kontroler. Jej premierę zaplanowano w okolicy świąt Bożego Narodzenia w przyszłym roku. To termin podobny do tego, w którym zadebiutuje Project Scarlet od Microsoftu. PS5 na start otrzyma wsparcie dla technologii Ray Tracing. Jak zdradzają redakcji Wired przedstawiciele Sony, przeznaczyli oni do tego specjalną jednostkę do obliczeń. Oprócz tego konsola ma bardzo krótkie czasy ładowania dzięki dyskowi SSD, a układy AMD mają obsłużyć 8K. Nowy system wibracji otrzyma kontroler, podobny wizualnie do tego z PS4. Zamiast silniczków wibracji wkroczy system haptyczny, ma on mocniej wpływać na wrażenia dotykowe, a nawet sprawiać wrażenie obcowania z różnymi teksturami. Nowe będą też triggery, czyli przyciski L2 i R2, które mają stawiać opór podczas grania, podobnie jak w padzie do Xboxa One. Deweloperzy dysponują już testową wersją kontrolera. Zmieni się także interfejs konsoli, który ma pozwolić na wskoczenie bezpośrednio do wybranego trybu lub misji. Gry coraz częściej stają się tematem dyskusji politycznych i nie inaczej jest w przypadku akcji Blizzarda, która może przyjąć niekorzystny obrót dla tej firmy. Do kontrowersyjnej sytuacji doszło podczas turnieju Hearthstone Grandmasters w Taipeju. W wywiadzie pomeczowym Chung Ngwai wyraził poparcie dla protestujących w Hongkongu. Występujący pod pseudonimem Blitz Chung sam jest Hongkongczykiem. Jego zachowanie nie spodobało się Blizzardowi, który zawiesił go na rok oraz zabrał mu prawa do nagrody pieniężnej. Firma uzasadnia to regulaminem turnieju, w którym wyraźnie zaznacza zakaz kreowania kontrowersji. Reakcja Blizzarda nie spodobała się internautom, którzy uruchomili hashtag Boycott Blizzard. Wieloletni gracze World of Warcraft anulują subskrypcję. Ponadto internauci podejmują akcję mającą zablokować dostęp do Overwatcha w Chinach. W tym celu publikują zdjęcia Mei, chińskiej postaci z gry, w kostiumie przypominającym protestujących z Hongkongu. Efekt ma być podobny do blokowania memów z Kubusiem Puchatkiem w Chinach, którego wizerunkiem internauci przedrzeźniali Xi Jinpinga, czyli szefa Komunistycznej Partii Chin. Roboty, które mogłyby nam pomagać w zarządzaniu domem, rozwijają się nie tylko dzięki linijkom programowania, ale także i nauczaniu maszynowemu. A co gdyby wykorzystać rozszerzoną rzeczywistość? Toyota Research Institute chce stworzyć roboty zdolne do pracy w domu. W tym celu planują je uczyć mapowania środowiska dzięki rzeczywistości rozszerzonej. Za pomocą sensorów ich ludzki trener widzi środowisko w dokładnie taki sam sposób jak robot. Potem z pomocą gogli i kontrolerów odwzorowuje ruch, jaki ma wykonać robot, na przykład podniesienie kubka. Co daje taki trening? Robota nie trzeba wyposażać w mapę całego domu. Sam rozpoznaje odległości i jest w stanie dobrać odpowiednią czynność oraz jej siłę. Ponadto dzięki rozpoznaniu mowy konstrukcja sama wykona czynność zaraz po wydaniu komendy. Same urządzenia wyposażono w szereg czujników, dzięki którym są w stanie radzić sobie na przykład z nierównościami podłogi w mieszkaniu. Na ten moment są to jedynie prototypy pokazujące możliwości, bez planów konsumenckiego debiutu, ale kto wie, Toyota miała już za sobą parę odważnych projektów. Nie tak dawno uzależnienie od gier komputerowych zostało wpisane na listę chorób przez Światową Organizację Zdrowia i okazuje się, że jest to przyczyna do rozmaitych pozwów, na których ucierpieć może producent Fortnite'a Epic Games. Pod zarzutem uzależnienia skierowano pozew w Montrealu. Ofiarami Fortnite'a mają być 10- i 15-latek. W treści możemy przeczytać, że gra ma wywoływać efekt podobny do stosowania kokainy. Jak motywuje pozew Alessandra Esposito Hartranz z kancelarii Calyx Legal, Epic Games, tworząc Fortnite'a, przez lata zatrudniało psychologów. Naprawdę przekopali się przez ludzki mózg i starali się uczynić swój tytuł tak uzależniającym, jak to możliwe. Podczas procesu prawnicy, poza odszkodowaniem, postarają się o umieszczanie ogłoszeń o szkodliwości gry w sklepach internetowych i stacjonarnych. Wykorzystają do tego fakt, że Światowa Organizacja Zdrowia w 2018 roku wpisała uzależnienie od gier na listę chorób. OnePlus zaprosił do Londynu dziennikarzy oraz ludzi ze świata mediów i zaprezentował nowe urządzenia z serii 7T. Podczas konferencji w Londynie firma zapowiedziała, że wszystkie nowe smartfony producenta obsłużą ekrany 90 Hz. Najtańszym z nowo pokazanych jest model 7T, który za 600 euro zaoferuje Snapdragona 855+, 8 GB RAM-u, 128 GB na pliki bez karty pamięci oraz 3 aparaty. Podstawowy ma 48 megapikseli z przesłoną 1.8, oprócz tego znajduje się tu szeroki kąt oraz obiektyw portretowy. Cena za to urządzenie w Polsce to będzie 2649 zł. Droższe modele to OnePlus
7T Pro i OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Te różnią się od bazowego modelu nieco większym ekranem 6,67 cala o wyższej rozdzielczości 3100x1440 pikseli. Nadal jest to jednak AMOLED. Oprócz tego nie posiadają wcięcia, bowiem przedni aparat się wysuwa. Poza tym mają także Snapdragon 855+, szybkie ładowanie 30W oraz pamięć na pliki UFS 3.0 256GB. Wersja McLaren dodatkowo posiada 12GB RAMu zamiast 8. Cena to 3299 i 3749 za edycję McLaren. A teraz informacja ciekawa dla fanów fotografii mobilnej. Producenci prześcigają się na megapiksele, oferując 48, 64 i 108 megapikseli w swoich telefonach, natomiast niebawem będą mogli się prześcigać na jak najmniejszy rozmiar soczewki. Naukowcom na Uniwersytecie w Utah nie podoba się, że w telefonach komórkowych aparaty odstają z bryły urządzenia. Ich rozwiązanie ma znaleźć wykorzystanie w dronach czy kamerach noktowizyjnych oraz oczywiście w smartfonach. W przeciwieństwie do kilkumilimetrowych soczewek, zaprojektowane przez nich rozwiązanie ma kilka mikronów. Nie ma tu odstającej soczewki, dzięki temu obiektyw jest około 1000 razy chudszy. By było to możliwe, wykorzystano technologię podobną do pieca solarnego. Setki mikrostruktur zaginają światło do czujnika, który odczytuje z nich informacje. Do obsługi nowego sposobu docierania informacji do matrycy potrzebne są nowe algorytmy i takie także zaprojektowano na uniwersytecie. To wszystko przy kosztach produkcji mniejszych kilkukrotnie od dotychczasowej produkcji aparatów. Nie potrzeba bowiem szkła, a wystarczy jedynie plastik. A teraz czas na krótkie informacje i wyjątkowo długi telefon od firmy Essential. Andy Rubin chce w ten sposób przekonać do siebie niezdecydowanych fanów, którzy szukają unikalnego designu. Telefon jest także bardzo błyszczący, na razie nie wiemy, kiedy będzie miał premierę i czy w ogóle do niej dojdzie. Wiemy natomiast, że może dojść do premiery Honora 9X. Plotki o śmierci mogły okazać się przedwczesne, bowiem firma na mediach społecznościowych publikuje grafiki z dość mocno sugerującym kształtem telefonu, który rzeczywiście przypomina Honora 9X. Sztuczne mięso z komórek macierzystych podbija Stany Zjednoczone. Okazuje się, że niedawno podbiło też Międzynarodową Stację Kosmiczną. To wszystko dzięki biodrukarce 3D oraz firmie Aleph Farms, która postanowiła wydrukować to mięso w bardzo ekstremalnych warunkach. Czy Elon Musk potrzebuje kolejnego sensacyjnego PR-owego stuntu? Być może, ale w ten sposób pomoże też w Kalifornii, w której Tesla Superchargery będą wyposażone w powerpacki oraz będą ładowane za pomocą słońca. To wszystko w ramach rekompensaty za tragedię, jaka rok temu miała tam miejsce. Po prostu w wyniku przeładowania sieci energetycznej połączonej z suszą 80 osób tam zmarło. Z siedziby Valve próbowano ukraść gry warte 40 tysięcy dolarów. Sprawcę jednak złapano na gorącym uczynku. Valve nie podzieliło się informacją, czy doszło do kradzieży Half-Life'a 3. To wszystko w 223 odcinku Video News'a. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne za tydzień. Cześć!